Sieman tajko koza kanał koza sport witam was w kolejnym odcinku z symulowanej kariery menadżera na moim kanale nie wiem czemu chciałem powiedzieć od zera do chwały na moim kanale nieważne ważne jest to że rozpoczynamy dzisiaj sezon który jest sezonem decydującym jeśli chodzi o moją karierę ponieważ jest to mój sezon przed ostatnim klubem po którym chcę udać się na emeryturę. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Eee, no i chciałbym tutaj, żebyśmy w tym Arsenalu zdobyli coś na tyle wielkiego, żeby zechciała nas wielka Barcelona albo wielki Real Madryt. Mam nadzieję, że nam to się uda. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Zawsze to gdzieś w plotę. No ale te ławki po, ławki. Łapki. Po pierwsze, łapki nie motywują. Łapki e, motywują, te łapki sprawiają, że te filmy mają większy zasięg i po prostu wspieracie moją pracę tym jednym kliknięciem subskrypcją też wspieracie, więc możecie tam kliknąć. No a teraz przechodzimy do informacji od zarządu. Słuchajcie, zakończyło się przed chwilą okienko transferowe w ostatnim odcinku, a my już mamy 200 milionów sprzedaży, znaczy 200 milionów wpływów ze sprzedaży koszulek. Tak robimy pieniądze. No ale nic dziwnego, skoro przyszły do nas tak wielkie gwiazdy jak w poprzednim odcinku. E, tutaj mamy oczywiście jeszcze raport dotyczący juniorów i tak dalej. Możemy zobaczyć, e, czy jest tutaj jakiś junior, który wygląda dobrze. I pan Ian Morrison, jak na tak młodego zawodnika, ma całkiem przyzwoitą ocenę ogólną. E, tak samo ten pan. I tak sobie myślę, że ten gościu wygląda na kogoś. W kogo warto jest zainwestować. Dlatego my go tutaj zaprosimy do podstawowego, znaczy do dorosłego składu i damy mu wszystkie treningi, jakie mamy w szkółce. Myślę, że to jest, to jest fajny pomysł, bo on naprawdę wygląda na kogoś z no, bardziej niż wielkim potencjałem. Zobaczcie, 17 lat, 64 oceny ogólnej. Takie rzeczy widujemy dosyć. Dosyć rzadko, tak samo ten Morrison e, wygląda całkiem przyzwoicie. Ale już dobrze, zostawmy tego pana. Ten jakoś urzekł mnie tą zawadiacką fryzurą, tym trochę takim niewyspanym spojrzeniem. Nieważne, ważne jest to, żeby wyrósł na wielką gwiazdę naszej szkółki. E, ten szkocki, szkocki maestra, aczkolwiek jego narodowość nie kojarzy się zbytnio z finezją na skrzydle, e, więc myślę, że damy mu te trzy. Potem myśmy trenowali go w mniej istotnych. Elementach sztuki futbolowej, więc może po prostu tu dalej zajmiemy się panem Morisonem i w ten sposób rozwiążemy całą tą sytuację. Bo ten Morison, 15-latek, 61 ocen ogólnej, też wygląda całkiem przyzwoicie. Tak więc oni będą jak na razie bardzo mocno trenowani przez nas. Bo liczę na to, że znaleźliśmy tutaj jakieś perły szkockiej piłki. No, i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Słuchajcie, przechodzimy do spotkań, przechodzimy do tego, co najważniejsze, czyli do dobrego startu w Lidze Mistrzów. To jest dla nas istotne. Eee, no i do dobrego startu w Lidze, po prostu. To jest tak samo dla nas niezwykle ważna rzecz. No, a ja się cieszę, bo widzimy w Lidze Angielskiej Leeds United. To jest naprawdę historyczny awans, eee, no bo to jest klub z naprawdę ciekawą historią, no, który w rzeczywistości, no, tej pierwszej ligi czasami może próbuje pukać, ale co jak, ale no. No nie idzie to najlepiej, a to jest przecież klub, klub naprawdę ciekawy, naprawdę ciekawy jeśli chodzi o, o ich historię, kiedyś dysponujący wielkimi pieniędzmi i wielkim składem, potem się to wszystko rozpadło, ale to jest naprawdę kawał historii zobaczyć Leeds United w Premier League. Dobrze, tak więc gramy, gramy w Leeds. Liczę na to, że strasznie nas nie złoją. W tym meczu chce wystąpić Andrę. No i myślę, że jest szansa. Że jest szansa. A nasz młody Ronaldo już ma 90 oceny ogólnej. Wygląda to znakomicie. Tylko, tylko, tylko André, ty tu jesteś. Okej, okay, zrobimy to w takim razie w ten sposób. No i André wystąpi tu. No i patrzę na Renato Sancheza, który ma już strzałkę do góry. Więc Bezur może powrócić na... Ławkę rezerwowych, niestety dla niego, no ale takie są. Takie są po prostu fakty. Ehm, dobrze, tak więc przechodzimy do tego spotkania i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ktoś napisał, że laguje, jeśli zlagowało przez chwilę nagranie, co mam nadzieję, że się nie stało, to przepraszam. Ehm, nie wiem, czy to ma jakiś wpływ. Zgubiłem łącznie 91 klatek. Ehm, to jest bardzo mało jeśli chodzi o cały stream, no ale gdzieś mogła być, mógł być problem z połączeniem. Mam nadzieję, że to nie wpłynęło na jakość nagrania. Jeśli tak się stało, no to niestety przez to, że nagrywam OBS-em i streamuję, no to jest to nie do obejścia. Mam nadzieję, że do obejścia będzie obrona naszych rywali i udało się to już Halo Halilowiczowi w 21.00. Minucie. Miejmy nadzieję, że jeszcze ktoś znajdzie drogę do bramki naszych przeciwników. Jak na razie Botaka kontuzjowany u naszych rywali. Mnóstwo zmian się sypie. Sypią się też gole, bo Szaka strzela. Pomijamy i wygrywamy. 2 do 1 na wyjeździe. Przyjmę taki wynik z otwartymi rękami, ramionami. Wszystkim. Naprawdę z wszystkim. Szkoda, że nie wygraliśmy w poprzednim odcinku z Liverpoolem. Na naszym stadionie, bo to były punkty, no, które boli zgubienie. Przede wszystkim porażka z jednym z tych wielkich zespołów u siebie, aczkolwiek z drugiej strony, Liverpool tym wielkim zespołem w karierze już nie jest od jakiegoś czasu, jak pamiętacie, mam nadzieję. No a my teraz gramy z Sevillą. Zobaczmy jeszcze, prawdopodobnie jacyś zawodnicy będą chcieli zakomunikować, że chcą zagrać. Jednym z tych graczy jest Alex Oxley Chamberlain, w którym w tym meczu nie wygra. Nie zagra, ale będę go starał się wprowadzać głównie z sentymentu, ale z drugiej strony no nie powinien tutaj brać góry sentyment tylko powinny brać, brać górę umiejętności zawodników i też tym będę się kierował przy wyborze tej jedenastki, bo jak widzicie Dolberg nie jest w najlepszej formie a André i Marsial Spisują się bardzo dobrze, tak więc nasz nowy nabytek musi po prostu posiedzieć, poczekać e, na to, aż ktoś zagra gorzej i dostanie kolejną szansę. Nie ma równych i równiejszych, tutaj będzie decydowało to, jak radzą sobie ci zawodnicy. E, mógłbym zażartować z walkoutu, ale tego nie zrobiłem, bo ostatnio widziałem, że w komentarzach was to irytowało. No i zobaczmy: rozpoczynamy Ligę Mistrzów Arsenal kontra Sevilla, która musiała kwalifikować się poprzez eliminację, bo jak widzieliście, został tam jeden mecz, więc wydaje mi się, że to było to. Nie, to był mecz międzynarodowy. E, więc to było zapisane: spotkanie z Tottenhamem, prawdopodobnie tak jest. Renato Sanchez zdobywa gola, super, e, cieszę się, Renato. Wchodzi Rebic, czyli zawodnik, którym się interesowaliśmy, zainteresował się strzelaniem bramki André. Potem Marcial dołożył, wygrywamy 3 do 1. W sumie 4 bramki, ha, ha, ha. W tej karierze to nie jest śmieszne, bo tutaj Arsenal jest potęgą. E, mam nadzieję, że udowodnimy to w meczu ze Southampton. Mm. No bo to właśnie święci będą naszym kolejnym. Rywalem nie rozumiem spamu kownackiego, bo teraz nie mamy okna transferowego, tak więc pozwolę sobie to wyczyścić. Jeśli są jacyś modzi, modowie modzi na moim czacie, to prosiłbym o jakieś zareagowanie, bo no ja tutaj nagrywam i grzebanie w czacie nie jest moją największą pasją w tym momencie. Dobrze, zróbmy teraz drobne zmiany. Przede wszystkim Mustafi, niech wystąpi w tym spotkaniu. No, i może Halilowiczowi dałbym odpocząć, więc w tym momencie pojawia się szansa dla Dolberga, bo Halilowicz usiądzie po prostu na ławce, żeby odpocząć, look show świetnie wprowadził się do naszego zespołu. Hoffman jest bez formy, więc nie dam mu szansy. I myślę, że, że tak to zostawimy na razie, że tak to będzie wyglądało w tym momencie. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, jak to wyjdzie, jeśli chodzi o, o mecz z Suchem. To tu myślę, że powinno być łatwe zwycięstwo, patrząc na nasze wyniki. Wygrali z Zenitem. Oni pewnie grają w Lidze Europy. No, nieważne. Ważne jest to, że wygrywamy z nimi 5 do 1. A Ałai. Karetką zwieziony jest Martial w 11 minucie. Więc to był poważny uraz. Wszedł Halilowicz, który strzelił. No cieszy mnie oczywiście wynik. To jest chyba oczywiste, że oczywiście cieszy mnie wynik. Oczywiście, oczywiste, oczywistość mnoże razy 5, ale no odwlekam spojrzenie w biuro jeszcze robiąc ten trening, bo się martwię po prostu o formę naszego yy... Martwię się po prostu o formę naszego Jednego z głównych zawodników Antony Martial wypada na aż dwa miesiące. Co prawda, jest to o tyle e, dobra kontuzja, jeżeli kontuzja w ogóle może być dobra, że nie jest to czas, w którym będą te najważniejsze spotkania. Oczywiście tu się rozpoczyna sezon i tak dalej, ale no, sami rozumiecie, e, o co chyba mi chodzi, że nie jest to moment, w którym e, będziemy odczuwali jego brak najmocniej. Nie będą to spotkania e, grupowe, choć e, już Pucharowe, Ligi Mistrzów. Dzięki temu Alexi Łobi, może pojawić się na ławce rezerwowych. No szkoda, szkoda. Martwi mnie to troszeczkę, no ale liczę na to, że mamy kadrę tak dobrą, że mimo wszystko sobie poradzimy. Teraz mamy mecz no dosyć łatwy, przynajmniej na papierze. Gramy z Borą. Co prawda gramy na wyjeździe, no ale myślę, że tutaj możemy skonstruować troszeczkę bardziej rezerwową jedenastkę. Liczę na to, że uda nam się to zrobić bez problemów. Alexi Łobi, no ty nie wystąpisz na ataku w tym meczu bo od tego mamy Abrahama, więc on się tutaj pojawi. Na SPO wystąpi Zelalem. Mamy gdzieś tutaj Koklena. Mamy Koklena, aczkolwiek patrząc na Koklena, no to nie wygląda to dobrze. Oczywiście Kongolo zagra w tym meczu. Hoffman mam nadzieję, że się odbuduje w tym spotkaniu. Mamy Mustafiego bardzo dobrze. I mamy Tacha. Oni są w podstawowym składzie, ale nie chcę, żeby Tach narzekał na Mustafi, znaczy Mustafi nie jest podstawą składzie, a nie chcę, żeby tak narzekał. Po prostu zrobimy tak, szczena na, na bramce. Yy... No to co? Sorry Francis. Jak na razie tutaj wystąpi po prostu bezur. I musimy pomyśleć o zmianie Sancheza. Na jakiegoś innego środkowego pomocnika. Patrzę na tych naszych SP. Yy... No i forma u nich... No nie zachwyca, delikatnie mówiąc. Tak więc Sanchez zostanie. Po prostu Renato, myślę, że ma w tym momencie 189 tysięcy staminy. Więc myślę, że powinien sobie poradzić. A my lecimy a my lecimy do tego meczu. I zobaczmy w takim razie to spotkanie. Wygrali z Crystal Palace, ale potem przedtem dwie porażki z Newcastle z Sunderlandem. Pominiemy. No i po okolicznościach. Delikatnie mówiąc nerwowych wygrywamy w rzutach karnych 5 do 4, ale wygrywamy. Wygrywamy składem rezerwowym, i to mnie interesuje. Eee, głównie, że po prostu zdobywamy tam 3 punkty. Eee, Wyskałtowani zawodnicy, wyschałtowani zawodnicy eee, To jest nieważne i zadowolony Renato Sanchez, że mam zaufanie. Eee, jeśli chodzi o jego grę, no trudno zaufania nie mieć, bo radzi sobie znakomicie. Czy my gramy tutaj w domu? Nie, gramy na wyjeździe i słuchajcie, zagramy jeszcze raz z Middlesbrough. Tym składem... Yy... A, ja nie grałem tam składem rezerwowym wcale. No fajnie, teraz zauważyłem tą jedenastkę. Okej, okay, no to no to dajemy odpocząć. Dajemy odpocząć zawodnikom, nie ma co. Nie ma co. Drugi mecz z rzędu z Middlesbrough, drugi mecz z rzędu na wyjeździe. I rozpoczynamy w ramku Dolberga, ale potem szybka odpowiedź Fischera. A, i szkoda, myślałem, że tam wy, wyjdą ci juniorzy, ale widzę, że teraz będę musiał za każdym razem ręcznie e, zmieniać ten skład. Ważne jest to, słuchajcie, że Andres strzela gola e, drugi raz z rzędu chyba Borą. E, no i wygrywamy 2 do 1. Dolberg strzela też bramkę, co mnie oczywiście cieszy. No nie cieszy mnie to, że ewidentnie mamy to zgliczowane, tak jak jakiś czas temu i trzeba będzie w tym wszystkim dłubać. Nie wiem, czemu czasami to działa, a czemu czasami to nie działa. Wiem jedno. E, klub, który kiedyś był... Naprawdę, może nie w czołówce, ale był jednym z tych, tych znanych, e, czyli Glasgow Renders, uczestnicy wielkich derbów. Oczywiście e, Glasgow są teraz naszymi rywalami, tak więc stacie, staniemy naprzeciwko nich. E, tutaj nie wróci Jonathan Tug. Tak, ja coś czuję, że on się zaraz będzie na nas gniewał i słusznie, że nie gra. E, jedziemy do Glasgow, e, więc niedaleka droga. Patrząc na to, że to są nadal wyspy brytyjskie. No i miejmy nadzieję, że wywieziemy stamtąd trzy punkty, żeby ta nasza pozycja w lidze mistrzów była całkiem przyzwoita. Chcecie, żebym zobaczył wszelek, chcecie, żebym sprawdzał wielu zawodników, ale po co? Słuchajcie, na razie skupmy się na rozgrywkach. Teraz nie kupujemy, teraz gramy liczę na to, że zagramy skutecznie. Zadebiutowali fatalnie z Monako, więc miejmy nadzieję, że, że to ich jedynie. Że to ich jedynie zasmuci i sprawi, że... Ich forma nie będzie zbyt dobra. Jak na razie tylko żółte kartki, ale jeszcze przed przerwą Crooks skierował piłkę do naszej bramki. 60 minuta, czyli cała godzina gry za nami. I nadal wynik 1-0 dla Rangers. Jeszcze tylko 10 minut. 5 minut. I look show! goal, gol, ale jakże ważny w 87 minucie. Ratujący nam jeden punkt. No i to naprawdę mi się podoba, to naprawdę mi się podoba. Nie musimy wygrywać w każdym meczu, ale ważne jest to że przynajmniej ten jeden punkcik jest uratowany, punkcik wyjazdowy na ciężkim terenie, bo ich kibice są naprawdę wierni, co pokazywali wtedy kiedy Glasgow kiedy Rangersi zostali zdegradowani, więc, więc bardzo istotne zwycięstwo, a teraz mega istotny mecz, bo gramy z Manchesterem City klubem, z którego ściągnęliśmy naszego napastnika, klubem, do którego powędrował nasz środkowy obrońca e, i klubem, który tych środkowych obrońców chyba wsiąga na potęgę. E, tak jak pamiętacie, Manchester United srogo e, atakował wszystkich napastników i atakuje cały czas wszystkich napastników, tak wydaje mi się, że druga część Manchesteru zamiast na ofensywie skupiła się na defensywie, inwestując bardzo mocno właśnie w ten blok. Zobaczmy więc, kto znajduje się w ich jedenastce. Mafeo Stone, Varan i Gaja, który powędrował w ich stronę. Eee, a nie, przecież to Manchester United ściągnął Kane'uma Chambersa, przepraszam, eee, pamiętałem o transferze obrońców przecież ja wysłałem im Gaje, ale nie zmienia to faktu, że oni inwestują w obronę, bo chcieli od nas kupić Tacha, który zresztą już tam kiedyś był, eee, oni chcieli eee, kupić Rudigera, więc to nadal jest eee, nadal ten kierunek jest słuszny, tylko zawodnicy mi się pomylili, nie pomylił się natomiast nasz zespół, a przede wszystkim Dolberg, który skierował piłkę do bramki, dając nam skromne bo skromne, ale nadal zwycięstwo nad wielką firmą, jaką są The Citizens. Aczkolwiek, a propos tych zespołów, to czołowa piątka ligi angielskiej: Arsenal, pierwszy, ale potem Newcastle, West Ham, Hull City, Crystal Palace, Manchester United. I zobaczcie, od szóstego do dziewiątego miejsca to wygląda jak rzeczywiście potencjalne. Pierwsze miejsca, no. O Boże, co tam się zadziało? Co tam się zadziało? No, dół tabeli wygląda całkiem przyzwoicie. Szczególnie miejsce 15 niezwykle mnie cieszy. E mogłoby tak być w rzeczywistości. No, ale szóste, siódme, ósme, dziewiąte, dziesiąte e miejsce wyglądają dosyć, dosyć ciekawie. Dobrze, e my teraz możemy skupić się w takim razie na treningach naszych zawodników, którzy czekają na dalszy rozwój. E ładnie, Mac. Czy on się rozwija. Już jest kartą srebrną. 66 oceny ogólnej, już od dwóch. Overall jest kartą srebrną. Przypominam, że karta brązowa kończy się na 64 i potem zmieniany jest kolor. E, patrząc realiami Ultimate Team, niezadowolony jest Bril Kongolo, że nie zagrał. Ja myślałem, że on zagra, więc to jest ten problem. E, no ale co zrobić? E, mam ofertę menadżera Argentyny, ale to mnie nie interesuje. E, czytając artykuły prasowe, widzimy, że nie było. E, że nie było zbytniego sentymentu dla Durberga, ale też widzimy, że to właśnie my pokazujemy jak dobry jest właśnie duński napastnik. Dlatego, że jest dobry, zostanie w jedenastce i sorry, no, chciałbym rotować, naprawdę chciałbym rotować, ale ten skład radzi sobie, więc. No, no nie mogę psuć tak dobrej maszynki, słuchajcie. Eee, nie mogę przysuć tak dobrej maszynki I mam nadzieję, że ona mnie nie zawiedzie Znów wygrywamy skromnie 1 do 0, ale ja mogę tak wygrywać Mogę być Chelsea z tego sezonu Która czasami nie wygrywa najlepiej Ale jest zabójczo skuteczna I tego oczekuje się od mistrza Anglii Tego, tego oczekuje się od prawdziwych zwycięzców Do których Arsenal obecnie się nie zalicza Nie oszukujmy się, ale w naszej karierze To my właśnie wiedziemy Prym i Dolberg okazuje się być Niezwykle dobrym transferem, bo zobaczcie, że to właśnie on strzela te bramki po jednej, bo po jednej, ale po jednej kluczowej, więc tak jak mówię, bardzo mi się to podoba. Czy zobaczę tabelę króla strzelców? Tak jest, zaraz spojrzymy się na tabelę króla strzelców. Tutaj mamy oczywiście rozgrywki europejskie, w których nie ma żadnego króla strzelców. U nas jest Eriksen, którego możemy traktować jako naszego, oczywiście, bo to on był przez nas ściągany do Romy. No a teraz gramy mecz na szczycie naszej grupy, ponieważ spotkamy się z Monako, które jest przed nami dwa punkty. No i zwycięstwo z nimi u siebie sprawiałoby, że będziemy liderami tabeli. No a oczywiście byłoby fajnie, gdybyśmy, żebyśmy zostali liderami, żebyśmy mieli przewagę własnego boiska w spotkaniach pucharowych, chociaż w przypadku niektórych zespołów. Taki jak Arsenal ostatnio nie, no nie, nie wychodzi to najlepiej, albo na przykład Barcelona. No ale zobaczmy teraz e, to, co mówi do nas Szkodra Mustafi, który mówi, że nie jest zbyt szczęśliwy w tym momencie. E, nie może się skupić na tym, co ma robić na murawie. E, to nie jest wina klubu ani moja. E, r, 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 kocha ten klub. E, ale ma, no po prostu tęskni za znajomymi, przyjaciółmi e, i rodziną, prawdopodobnie też. Więc możliwe, że Szkodran będzie chciał powrócić do Niemiec, co by było nie głupie w jego wieku. E, więc jeśli dostaniemy za niego ofertę z Bundesligi, e, sprzedamy go tam. Ale jeśli nie będzie to Bundesliga, to go zostawimy. Na razie ważny mecz z Monako. Tak jak mówię, oprym w naszej grupie, więc. Eee, liczę na to, że uda nam się wygrać. Pominę to spotkanie i wygrywamy aż 3 do 1. Aleks Iłobi wszedł z ławki rezerwowych, strzelił gola i Renato Sanchez zdobył dwie bramki. Eee, no i bardzo się cieszę, eee, bardzo się cieszę, że zdecydowałem się go na samym początku usadzić na ławce. Wszedł z ławki, strzelił gola, zarobił, eee, zarobił troszeczkę pewności siebie, zarobił troszeczkę morale, eee, wbił lepszą formę i teraz to się opłaca. Eee, więc naprawdę warto nie, no nie warto siłowo z tymi zawodnikami lecieć, jeśli chodzi o tą słabą formę, tylko rzeczywiście dawać im troszeczkę czasu, bo to jest coś naprawdę istotnego. Teraz czekamy na spotkanie z Watfordem, potem gramy z Bormów, Mecz pucharowy, na który będzie trzeba przygotować gorszą jedenastkę. Nie jest zadowolony Abraham ze swojej roli w zespole. Jako, że nie jestem pewny tego, jaki to będzie mecz z... Bormów a u siebie gramy z Watfordem, to tutaj zdecyduje się już na jakieś roszady. Niech wskoczy Abraham. E, na prawym skrzydle niech zagra Oxley Chamberlain. Damy wolne naszym zawodnikom na dwa mecze, myślę, tym podstawowym, żeby chłopaki mogli troszkę odpocząć. Nie warto ich przemęczać, skoro mamy obecnie tak głęboką kadrę. E, zagra damy zagrać tym zawodnikom, damy im się zgrać u siebie, a potem spróbujemy zagrać z Bornów. Myślę, że to jest dobry pomysł, żeby już teraz złapali rytm, a potem, żeby tylko. E, żeby tylko dokonali formalności w spotkaniu z dokonali formalności w spotkaniu z Borbów. Zrobimy to w ten sposób. I jako defensywny wskoczył tutaj Francis Kuklen, Abraham i łobi, bardzo dobrze to wygląda. Dwa mecze zagrają ci nasi rezerwowi zawodnicy. I. Mam nadzieję, mam nadzieję, że wyjdzie całkiem nieźle. Mówicie, żebym zobaczył króla strzelców i oferty pracy. Dobrze, zrobimy to w ten momencie. Jeśli chodzi o ligę, mamy już 4 punkty przewagi nad Chelsea. Biorąc pod uwagę, że mamy jeden mecz przewagi, to jest coś bardzo dobrego. A jeśli chodzi o strzelców, nas, Owns, nie wiem kto to jest. Strzela dużo, bo 8 goli Memphis Depay, 7 bramek Lancini, 6 Armstrong 6. Ehm, Musa 5 goli, Liruj, Sane, 5 bramek, i dopiero nasz zawodnik, mimo że jesteśmy liderami z pięcioma rami. Jest to oczywiście Dolberg, no ale po prostu my nie strzelamy zbyt wiele w tym sezonie. Ale dosyć e, dużo czystych kąt, e, co, co oczywiście cieszy. Mam nadzieję, że ten rezultat e, podbijemy jeszcze w meczu z Watfordem który wygrywamy 3 do 0. E, I Wobi, Koklen i Hoffman wpisywali się na listę strzelców, no i to jest super. Sprawa, zróbmy sobie teraz treningi. Zróbmy sobie teraz treningi, zobaczymy w takim razie, jak poradzą sobie ci juniorzy. bo ten Mac Cotton radzi sobie całkiem przyzwoicie. No naprawdę, szybko się rozwija ten zawodnik i to może być ktoś z ogromnym potencjałem. A ja chcę jeszcze zobaczyć te oferty pracy, o które mnie prosicie. Zobaczmy. Przeszukajmy oferty i tak, dostajemy oferty z Evertonu, Southampton, Leicester, West Brom, Inter. Juve, Milan, Napoli, Roma, Everton i nie ma nikogo, nie ma nikogo z wielkiej dwójki em, Ligi Hiszpańskiej. No, ciekawy jestem, czy uda nam się e, być na ich celowniku pod koniec tego sezonu. Mam nadzieję, że tak, ale na razie słuchajcie, skupmy się na obecnej pracy, skupmy się na obecnych za zawodnikach i wynikach. E, nawet nie czuję, kiedy rymuję i mam nadzieję, że równie dobrze co ja podczas rymów poradzi sobie nasz zespół. Jest to wyjazd Bormów, więc to może być problem. Zobaczmy. I niestety to był problem. Przegrywamy 2 do 1. Ehm, ale to na szczęście... To nie był FA Cup, prawda? Wydaje mi się, że to nie był FA Cup, Tylko, że to było spotkanie w Pucharze... Ligi, tak? Bo to jest Puchar ligi i Anglii. Wydaje mi się, że to nie było FA Cup, więc spokojnie. Teraz czeka nas mecz z Leicester City i mam nadzieję, że damy radę. Że damy radę w tym spotkaniu. Pozwolę sobie tylko przyczyścić czat, bo ewidentnie moi moderatorzy sobie nie radzą teraz. Ehm, dobra. Więc tak to zrobimy. Raport Kautowski Month Report, spokojnie, spokojnie. E, Hoffman niezadowolony z Wage'a. Jankowski chciał zagrać, no ale nie wyszło. I Oxley Chamberlain chce. Chce odejść z zespołu. No i tak pewnie będzie. No i tak się pewnie skończy, że Ox nie będzie w naszej jedenastce e, już podczas zimowego okienka. E, no ale to na razie nie jest nasz problem. Na razie skupmy się. Na tym jak to wszystko poustawiać. Niech Andre wróci do podstawy 11, niech Dolberg wróci tutaj, niech Halilowicz wróci tu. Tutaj oczywiście Renato, tutaj szaka chaka Szakalaka, tutaj Tach, tu Hector Bejrin, na brameczkę Zito i na lewą obronę powróci nasz niesamowity look. Show Niestety, nie wiem na ile kontuzjowany został Szkodran, więc zaraz to zobaczymy. Oczywiście. Potrzebny nam jest rezerwowy środkowy obrońca. Albo niech będzie Kongolo, albo w sumie niech będzie Francis. Dobrze. Więc jesteśmy gotowi i zobaczymy jak to wszystko jak to wszystko wyjdzie. Słuchajcie, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Gramy na wyjeździe z Leicester byłymi mistrzami Anglii, aczkolwiek od od tego mistrzostwa to już prawie 10 lat minęło Leicester City. Miejmy nadzieję, że poradzimy sobie z nimi. Musa, Petkowicz, e, Vega, Elneni, którego od nas kupili. E, Mandy, Don Leon, e, czy Don, Donilon, e, Elder, Macedo, Oliveira. Chill oraz Drągowski, o, to jest ciekawy zawodnik. E, mamy do jednego, jeden do jednego i dwa do jednego po Renato Sanchez. A takim wynikiem kończy się to spotkanie, fantastycznie rozwinął się nasz. Fantastycznie rozwinął się nasz. E, nowy nabytek znaczy rozwinął. Fantastycznie się wstrzelił w skład. E, no i to mnie cieszy, zobaczcie, nie zrobiliśmy dużo transferów, bo trzy do podstawowego składu. Świetnie radzi sobie Luke Show, który ciągle ma strzałkę w górę i który uratował nam wynik z um, Glasgow Rangers. Świetnie radzi sobie Renato Sanchez i fantastycznie radzi sobie Dolberg. Naprawdę jestem dumny z tych transferów i z tego, że nie próbowałem kupić jeszcze jednego, jeszcze jednego, jeszcze jednego, bo jak, wie, jak wiecie, pamiętacie z Hella z Werony, to może okazać się e, błędem. A my, słuchajcie, przejdziemy teraz do kontraktów, bo ja widzę, że trzeba jednak zapłacić Hoffmanowi. Bo tutaj się robi już nieprzyjemnie. E, więc weźmy naszego prawego obrońcę tutaj. E, ile ty chcesz? Ojeju, dobra, dobra, dobra. Aż mi głupio, przepraszam. Bo on nie gra za duże pieniądze. Aż mi głupio, dam mu dużo więcej. Bo aż mi głupio, kiedy patrzę na to, ile on zarabiał. Dam mu dużo, dużo więcej, żeby był tylko skład, żeby był sporadic first team playerem. To jest dla mnie mega istotne, żeby go przekupić w ten sposób. Więc mamy ogromne pieniądze. I to jest dla mnie niezwykle istotne, żeby tak to rozwiązać. Dobrze, i jeszcze tutaj chciał rozmawiać o pieniądzach ten nasz lewy pomocnik młody André No, w sumie on też jako pierwszy skład mógłby zarabiać troszkę więcej z Rotation Player, mam nadzieję, że się zgodzisz przyjacielu, więc tak to zrobimy no i i, i i lecimy dalej no bo nie chciałbym, żeby nam go zespół sprzedał tak wiecie, zarząd z klucza dobra Mamy kolejny mecz Ligi, zwiastowany oczywiście ścięciem ekranu, Ligi Mistrzów, oczywiście zwiastowany ścięciem ekranu, Arsenal kontra Glasgow Rangers i ten mecz wygrywamy 2 do 0, pewnie Graniczak oraz Renato Sanchez, nie przepraszam, Halilowicz oraz Renato Sanchez strzają dla nas gole, ale niestety plaster przy nazwisku naszego środkowego francuskiego obrońcy się pokazuje, no i liczę na to, że to nie jest długa kontuzja, 7 dni tylko, eee, więc to nie jest problem. No, a my czekamy na odpowiedzi, jeśli chodzi, o, e, jeśli chodzi o kontrakty, które zaproponowaliśmy naszym dwóm zawodnikom o te podwyżki, e, mając nadzieję, że to wszystko zostanie zaakceptowane. Grałem teraz ze Stoke. E, odpowiedzi na razie nie dostaliśmy. E, dostajemy ofertę od reprezentacji Polski, którą pro, prowadziliśmy jakiś czas temu, ale wszyscy dobrze wiecie, jak to się skończyło, więc po prostu e, to odpuśćmy. Na to spotkanie Laportu oczywiście nie wyjdzie. Ale Mustafi też nie wyjdzie. Przecież kontuzjowany jest Szkodran, nawet nie spojrzałem na ile? No ale nieważne. Tutaj zagra Lura Ramusz. Tutaj zagra Lura Ramusz. Zobaczymy, jak poradzi sobie młody Hiszpan. Może jest to dla niego szansa, żeby się pokazać. Yy, na, arenie ligowej i pewnie międzynarodowej, I chociaż nie, no do międzynarodowej już powinien wykurować się. Laporte, my już mamy 5 punktów Przewagi, słuchajcie, nad drugim zespołem W tabeli, a teraz jeszcze gramy u siebie ze stoł, Więc jest to genialny moment, żeby Zapunktować po raz kolejny, co się dzieje Strzelamy trzy gole i znowu Renato Sanchez i znowu um, I znowu Halilowicz Strzelają dla nas gole, już 8 punktów przewagi Zakładając, że Nie, więcej niż 8, co ja gadam Więcej, więcej, bo teraz się źle spojrzałem Przepraszam, zaraz Um, zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Więcej niż 8 mi się wydaje. Morrison wskakuje na poziom kart srebrnej. Fajnie. No ale spójrzmy się. Spójrzmy się na to. Um, mamy punktów. Nie, dobrze powiedziałem. 8 punktów przewagi, ale zakładając, że oczywiście y, Newcastle się potknie. A na razie Sroki są w formie wręcz niesamowitej. Teraz długi, długi, długi czas. Wolny dla naszych zawodników, czas reprezentacyjny w sumie nie wolny. Wolny to jest dla mnie, jako że nie jestem selekcjonerem. No, niestety, Newcastle się nie potknęło, ale nadal 5 punktów przewagi jest w miarę bezpieczne i, i dobrą zaliczką na ten etap sezonu. Bardzo dobrze nasz lewy skrzydłowy, się, nasz prawy skrzydłowy się rozwija. Już prawie 70, ale to tylko w jednym aspekcie. Muszą wszystkie być wbite, żeby to się przeniosło na overall. No ale nadal dzika jest po prostu ta pierwsza piątka. Tylko my i Chelsea z takich wielkich firm. No ale kto wie, może tak będzie wyglądała. Może tak będzie wyglądało to wszystko w przyszłych latach. Zobaczymy. Jak na razie widzę zaakceptowane kontrakty naszych zawodników. No i widzę prośbę wypożyczenia przez tam jego Abrahama, i to mnie. To mnie odrobinę martwi, bo to jest zawodnik, który chciałbym, żeby tu był po prostu. Żebyśmy e, mieli tego rezerwowego, naprawdę świetnego, e, prawego, e, tego świetnego napastnika. Powiedziałem prawego obrońcę, bo się spojrzałem na Bejrina, którego wymieniam. E, Martial już powoli wraca do najlepszej dyspozycji. A Mustafi sugeruje, że już jest zdrowy i że jest okej okay do gry. No to skoro jest okej okay do gry, to wystąpi w tym meczu. E, a... Spokojnie. Yy, Laporte wyjdzie w kolejnym spotkaniu. I nie będzie. Problemu. Dobrze, w takim razie zobaczmy to spotkanie. Gramy teraz z Hull City yy, na wyjeździe. Hal chyba jest dosyć wysoko, więc to może być ciężki mecz. Pominiemy, przegrywamy 2 do jednego. No i właśnie to jest to, czego się obawiałem, bo zobaczmy, że Hall na miejscu w tabeli, no teraz nie zobaczymy. Teraz widzimy tabelę, ale Ligi Mistrzów, e, ale Hal w tabeli wydaje mi się, że jest w tym topie. Wydaje mi się, że w, ha, w tabeli Hal jest w tym topie. E, tutaj mamy oczywiście rozwój naszych zawodników, ale to już nas nie interesuje. E, interesuje, mnie, interesuje mnie teraz mecz z Sebią. Więc zobaczmy: gramy na wyjeździe. Więc gram na Sanchez-Pizjuan Więc to jest troszeczkę problem Bo No bo tu nie będzie łatwo punkty, to od zawsze jest twierdza Więc to nie będzie łatwa sprawa Chciałbym oczywiście, żebyśmy tutaj Bez problemu wwieźli te trzy punkty, ale Ale może być niełatwo Szaka z czerwoną kartką Cóż za zaskoczenie, tego nikt się nie spodziewał Victor Bejrin do podstawowego Szkodran za Laporte Ale Niemiec spokojnie, spokojnie Znajdzie się w kadrze meczowej, chociażby za właśnie wykartkowanego granita. Szakie Aleksiłowi, na pewno jesteś lepszy od kogoś. No jesteś od Oxleida. No i dobra. Zobaczmy. Zobaczmy w takim razie, jak to będzie wyglądało w meczu z hiszpańskim zespołem. Trzymajcie kciuki, naprawdę trzymajcie kciuki, bo fajnie, gdybyśmy mieli tutaj to pierwsze miejsce w. Gdybyśmy mieli pierwsze miejsce w grupie, co prawda, nawet jeśli przegramy z Sevilla, to drugi zespół nas nie przegoni. No ale zobaczmy: Pominiemy to spotkanie i spokojnie, wygrywamy. 1 do 0 Sanchez z Golem, Bezur z kontuzją, ale to jakkolwiek brutalnie będzie zabrzmiało, mnie nie boli z tego powodu. E, że nie dość, że to jest krótka kontuzja, to w dodatku to jest rezerwowy zawodnik, więc e, Jeśli ktoś miał być kontuzjowany, to wolałbym właśnie, żeby to był e, holenderski środkowy pomocnik Zobaczmy, jakaś, e, jakaś sprawa oferta wycofana z Niemiec, o i Niemców to bym nie prowadził bez przesady Krzysiu Krawczyk chce wystąpić chłopak z ambicjami Ale Krzysiu, no, no. No jak ja mam ci to powiedzieć, za słaby jesteś, no E, za słaby jesteś. Tyle Trzaka tutaj wraca, e, Hector Bejerin. Już tu wrócił. A tu Mustafi za taha bo e, śmierci mi pacha. E, dobrze, tak więc to jest wszystko zrobione. Hoffman by mógł gdzieś wrócić, tylko za kogo? E, zastanawiam się, którego on by mógł tutaj zmienić. Zawodnika, ale nie widzę zbytnio opcji, więc na razie on zostanie na, poza składem. Na no Antony Martial może powrócić do 11 e, i liczę na to, że w tym meczu wbije formę. E, a Hoffman w sumie może wejść za szczenę, bo wątpię, żeby nasz bramkarz był potrzebny. Chociaż już raz graliśmy z Abrahamem. E, już raz graliśmy z Abrahamem w bramce. E, dobrze, gramy w takim razie z Evertonem. Zobaczmy, jak ekipa z Liverpoolu poradzi sobie z nami, no i tak, jak na razie Renato Sanchez rozpoczyna fantastycznie od strzelnego gola i myślę, że pominiemy, no i wygrywamy 3 do 0, Luxo, Sanchez oraz Dolberg strzelają, Mustafi po raz kolejny kontuzjowany w tym sezonie nie najlepsza informacja, nie oszukujmy się zobaczmy w takim razie jak to będzie wyglądało New um, Squad Monthly Report Training Injury na 7 nie wypada czaka na jeden dzień, dzień wypada Mustafi, okej. Okay. Um, on chce odejść w kolejnym okienku i on chce... Um, on chce odejść w kolejnym okienku. Nie rozumiem spadku troszeczkę teraz naszej oceny w oczach zarządu. Okej, okay, to, to jest... Um, to jest coś, czego zupełnie nie rozumiem, ale okej. Okay. Um, rozumiem za to formę naszego prawego skrzydłowego ze Szkocji, który zasuwa z tym rozwojem. No i zaraz pójdzie... Tak, że będzie miał gościu kartę złotą w ciągu jednej rundy. Fajnie by było. No dobra. Zobaczmy w takim razie, co tutaj będzie się działo, jeśli chodzi o kolejne spotkania. Teraz będziemy grali z West Hamem, już powoli zbliżamy się do tej gorączki świątecznych spotkań, oraz oczywiście do. Oraz oczywiście do końca tego odcinka, bo będziemy kończyli rok i będziemy kończyli ten odcinek. Zobaczmy sobie teraz mecz z West Hamem, jak to będzie wyglądało. Strasznie zaczyna nam się wszystko ścinać, ale to dlatego, że zbliża nam się mecz, mecz w Lidze Mistrzów. Andre chce zagrać w tym spotkaniu. Dobrze, zagrasz, bo Martial na razie nie jest w najlepszej formie, więc zagra Andre. A Martial myślę, że powróci na mecz pucharowy po prostu. Eee, I zrobimy to w ten sposób Zrobimy to w ten sposób eee, Jesteśmy gotowi na to spotkanie Gramy na stadionie olimpijskim Który w rzeczywistości nie, niezbyt służy młotom Miejmy nadzieję, że tak będzie i w tym przypadku 3-4 Wygrywamy 1-0 Bramkę przeciwko nam strzelił Den Welbeck Ciekawy jestem, czy się cieszył Cieszył to się na pewno Renato Sanchez eee, I jest to zawodnik naprawdę w gazie. I to w gazie niesamowitym, bo zaraz się okaże, że ten pomocnik strzela więcej, go, więcej goli niż nasi napastnicy. Zadowolony jest e, ze swojej roli w zespole e, Lukshow Show e, i zadowolony jest też e, André z tego, że jest naszym podstawowym wyborem. zasadzie, to znaczy, że był podstawowym wyborem w tamtym spotkaniu. A my teraz gramy z Monako, e, i to jest mecz o mistrzostwo. Znaczy, dla nas jest to dla nas jest to mecz po prostu o to, żeby być... E, znaczy mistrzostw, mecz o bycie pierwszym w grupie i dla nas jest to mecz. Taki, że po prostu nie możemy przegrać. I, i tylko to nas interesuje. Co prawda z tego co mi się wydaje, gramy w Monaco, bo to już jest runda rewanżowa, tak jest podczas e, pierwszej graliśmy na naszym stadionie, e, więc no, jest to dla nas dodatkowe utrudnienie. Fajnie by było po prostu nie przegrać e, i zakończyć tutaj w pierwszej. E, Pierwszej. A się wszystko ścinało. I zakończyć w, na pierwszym miejscu, żeby być teoretycznie lepiej rozstawionym. Dolberg jest troszeczkę zmęczony, więc na to spotkanie zrobimy drobne zmiany. Abraham wskoczy tutaj. Andre, kim ty możesz być? LW. Okej, okay. tu wskoczy Martial, a tu wskoczy. E, ręcznie go wrzucę. Alex i Łobi. Zobaczymy. Wejdzie na dziesiątce. Może być troszkę za, e, zaskoczony tym. E, może być zaskoczony tym wyborem, który tutaj zrobiłem. No ale miejmy nadzieję, że to zaskoczenie nie sprawi, że nie poradzi sobie w tym meczu. Skład wyjątkowo silny, mimo tego, że nie najmocniejszy. No i zobaczmy, zobaczmy jak to będzie wyglądało. A.S. Monaco kontra Arsenal. Zobaczmy, kogo ściągnęli Francuzi. Jestem naprawdę ciekawy, bo radzą sobie bardzo dobrze. No i tak. Jean-Simon Lemar, Silva, Bakayako, eee, Mac -Mac nie wiem jak to przeczytać, Mendy. Wallace, Jemerson, Benassier chyba i Werner na bramce. E, ciekawe. Nieciekawa kontuzja i łobiego. E, ale na razie remisujemy. Teraz już przegrywamy, co mnie nie cieszy. I... I niestety przegrywamy całe to spotkanie. 2 do 1. Bramkę strzelił Luke Show. Em, który... Bramkę strzelił sobie. Bramkę strzelił Luke Show, który. No. Yy, który strzela w lidze, w lidze. mistrzów, tylko oczywiście to jest obrońca, więc nie, on nie jest od tego. E, cieszą mnie w ogóle jego trafienia. Ciekawy jestem. E, czekajcie teraz, yy, tabeli. Czy możemy zobaczyć ligę? Ojoj! Ojoj! To chyba był błąd. Chociaż nie. Jakoś to idzie. Chciałbym przejść właśnie do ligi. Do. ligi angielskiej, żeby zobaczyć. Znaczy, do ligi mistrzów, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Czy wydosowaliśmy właśnie Tottenham? To jest raczej niemożliwe, wydaje mi się. Okej. Okay. Euroleague, Premier League, to w takim razie musimy się chyba cofnąć o jedno oczko. No? Ja to klikam, to się niestety ścina. To nie jest tak, że ja tutaj siedzę i się wgapiam, tylko czekam. Okej, okay. Hella z Verona radzi sobie świetnie w Lidze Europy, no w sumie ktoś zbudował znakomity zespół. E, Champions Cup, tutaj mam pokazane na kogo trafiam, więc trafiamy na Romę. Dobrze, już mi się nie chce walczyć, e, słuchajcie, o... Już mi się tutaj nie chce walczyć o to, żeby zobaczyć, którzy zakończyliśmy. E, cię... O, proszę, nawet się udało, tylko teraz... Dobra, wyjdźmy stąd, po prostu stąd wyjdźmy, bo to się tak tnie. Że moja reakcja jest opóźniona. Teraz widzę, że mamy tabelę, ale już chcę po prostu stąd wyjść. Okej, okay. ważne jest to, że gramy z Romą, moim byłym zespołem. Liczę na to, że no jednak mój obecny zespół każe się być lepszy, bo na papierze jesteśmy, myślę, czołową ekipą Europy. Jesteśmy finalistą Ligi Mistrzów, bądź co, bądź. No i jak na razie, patrząc na wszystkie wyniki, czułowym kandydatem do tytułu Mistrza Anglii, bo jesteśmy na czele, 4 punkty przed Newcastle. I to są cztery solidne punkty, bo to jest jeden mecz w plecy. Powróćmy do naszego najlepszego ustawienia, czyli Dolberg oraz Halilowicz, powrócą do zespołu. I tak jak mówię, nie ma równych i równiejszych, tak więc Andre powraca do jedenastki, bo jak na razie nie może się odnaleźć Marsial. Tak samo Tak powróci do podstawowego składu. Hoffman nie jest lepszy od Bayerina, jeśli chodzi o dyspozycję, więc tak to ustawiamy. No, i liczę na to, że Andre nie zawiedzie mojego zaufania. Eee, i że pokaże się z dobrej strony, więc przechodzimy w takim razie do tego spotkania, zobaczmy gramy z Sunderlandem u siebie, to powinna być jedynie formalność, eee, Trzy porażki z rzędu naszych przeciwników 3, cztery, pomijamy 5 do 1 no i warto było zaufać André, bo mimo, że Martial wszedł potem eee, na boisko, no to i tak nie strzelił gola, a Luke Show strzela w drugim meczu z rzędu, co mnie oczywiście bardzo cieszy mm. No, i w takim razie możemy ze spokojem patrzeć na święta bo wjeżdżamy w ten boxing dayowo noworoczny maraton w bardzo dobrym stylu i w bardzo. z bardzo fajną przewagą nad rywalami. Więc, dobrze, lecimy w takim razie dalej, zobaczmy, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o nadchodzące spotkania, jakie będziemy mieli teraz, oczywiście, właśnie tak jak mówię, boxing dayowy maraton 21. Gramy z Newcastle, następnie powinny nam się pokazać kolejne mecze w okolicach 24-25. Serio, tam nie gramy? No to ciekawe. Dobrze, tak więc tak to jest zrobione. My musimy teraz przejść do kontraktów zawodników, ponieważ mamy ryzyko utraty dwóch graczy, dwóch związanych z nami naprawdę długo, bo bo już od, od obecnych czasów, a tutaj przypominam, że jesteśmy parę lat potem, Alexi lobby. Zaproponujemy mu, zaproponujemy mu oczywiście kontrakt, tylko to musi być kontrakt niezwykle soczysty. Wiem, że płacę tu ogromne pieniądze, ale słuchajcie, no to jest problem, no gra tego nie uwzględnia w rzeczywistości wydaje mi się, że on zgodziłby się na tą rolę w zespole. Nie wiem, no zaproponuję mu taki kontrakt, ja chcę, żeby on był skład rotation playerem Ym, Oraz oczywiście możemy zaproponować kontrakt Oxlade'owi. Tylko, że Oxlade będzie musiał się zgodzić tak samo na... Na taką rolę. Zobaczymy. Za czym? Jestem w stanie dać Oxlaidowi ogromne pieniądze. Zróbmy to w ten sposób. Zobaczymy jak to wyjdzie. Eee... Piszecie, że jest lag. Ja straciłem bardzo mało klatek, więc jeśli zlagowało to nagranie przez sekundę. Przepraszam. Ale mam nadzieję, że nic się tutaj nie popsuło. Eee... I... I że to nagranie trwa nadal, że bez problemów się dzieje. No dobra, wysłane oferty kontraktów. No i teraz wysłani zawodnicy do Newcastle na mecz ze srokami, który zakończył się wynikiem 1 do 1. Okej. Okay. Renato po raz kolejny strzela Gola i ciekawy jestem, jak to wygląda w... Lidze, jeśli chodzi o strzelców. No bo Renato Sanchez powinien być naprawdę wysoko. Halilowicz goni Dolberga, a Sanchez goni tą parę, tracąc do nich odpowiednio jedną i dwie bramki, a do lidera tracąc bramę kół i sporo, bo Memphis Depay się rozstrzelał i strzela 11 goli. Piaca! Znakomicie dla Liverpoolu. Ten gościu wydaje mi się, że jest idealny do symulacji, bo no, gdzie nie pójdzie to strzela. Dla nas strzelał w Hellas weronie Tutaj strzela dla Dreads, chociaż, chociaż nie wpływa to zbyt dobrze na wyniki em, drużyny prowadzonej cały czas przez Jurgena Klopa. Bo przypominam, że tutaj trenerzy są wieczni. E, nieważne, chociaż w sumie teraz patrzę, są na czwartym miejscu. E, I tak się spojrzałem troszeczkę kątem oka, tylko ale e, zobaczmy, że I'm happy. O, oh, I'm happy to stay, to fajnie. Okszej chamberlain zaakceptował duże pieniądze za zmniejszenie roli, spoko. Ale tak patrzę kątem oka, że troszeczkę wygląda już em, ta czołówka lepiej, no bo Liverpool się pokazuje, City się pokazuje, Chelsea się pokazuje. Nie zmienia to faktu, że Crystal Palace jest na miejscu trzecim i tak samo Newcastle na miejscu drugim, ale no ciekawe, ciekawe. Teraz dwa niezwykle ważne mecze. Po pierwsze gramy z Crystal Palace yy, i to jest mecz... Istotny oczywiście, ale potem mecz z Chelsea. Z Crystal gramy u siebie, więc tutaj nie musi być najlepsza jedenastka, bo po prostu ona powinna sobie z nimi poradzić. Damy sobie w takim razie tutaj Marciala, żeby wreszcie spróbował się odbudować. Tutaj wejdzie Zelalem, tutaj wejdzie Bezur, tu może wskoczyć Szkodran, na lewą obronę Kongolo, na prawą Hoffman. Arenato jest takim kocurem, że on się nie zmęczy. E, więc spokojnie. No i... E, e, i... gramy z QPR, które jest wysoko, więc fajnie by było im urwać punkty. Wygrali oni z Chelsea, bo teraz gramy bardzo decydujące spotkania, bo wygrywamy z QPR, urywamy się im, wygrywamy z Chelsea, urywamy się im. Z QPR wygrywamy bez problemu 3 do 1, i wreszcie Martial Przed w troszkę gorszej 11, gdzie był absolutnym liderem i zdobył dwa gole. Swoją drogą po raz kolejny Renato Sanchez strzela, ale to jest chyba na tyle oczywiste, że już tego nie trzeba mówić. Eee, no a teraz mamy jeszcze. Mm, teraz mamy jeszcze. Eee, p -p 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 Treningi naszych zawodników. No, i przechodzimy do meczu z Chelsea, którym będzie chyba przedostatnim e, w tym odcinku. Zobaczmy w takim razie, nie będzie, no zobaczymy, czy tam zaraz będzie mecz ligowy, czy też nie. E, dobra, Players Wants Out to mnie nie interesuje. E, interesuje mnie teraz spotkanie z Chelsea. Gramy u siebie, ależ to się znakomicie ułożyło. Czerwona kartka Laporta, ale spokojnie, my przecież mamy Tacha. E, tak, tutaj może powrócić Dolberg, tu może powrócić Halilowicz, tu może powrócić e, Szaka. Tu może zagrać Luke Show, tu może zagrać Hector Bejerin, naprawdę świetna, świetna jest teraz ta jedenastka. No, Martial powraca do jedenastki, znaczy do formy, więc zostanie w ten sposób, więc niestety dla André, on musi teraz zadowolić się rolą na ławce rezerwowych, no ale co poradzić. Taka jest, takie jest życie, o Jezus, powiedziałem QPR na Crystal Palace, przepraszam, zawsze mylą mi się te dwie, te dwie drużyny. Crystal Palace, Crystal Palace, Crystal Palace. Przepraszam, na szczęście. Ojej, patrzcie. Przegrali jeden mecz i wypadli z trzeciego miejsca na miejsce siódme, prawdopodobnie. Ależ to jest z, z trzeciego na siódme miejsce. Wow. Taż musi boleć pupa od takiego spadku. Nieważne, ważne jest teraz to, żebyśmy my nie spadli, ee, a wygrali z Chelsea. Mam już 10 punktów przewagi nad Newcastle, a możemy to jeszcze bardziej powiększyć. I powiększyć przede wszystkim przewagę bezpośrednią nad Chelsea, co jest dla nas bardzo istotne. Zobaczmy jaką mają jedenastkę. Kurt Wajna, Christensen, Manolas, Zuma, Dean, y Chalubek, Bo to, tego się nie czyta Kołbek. Zawsze myślałem, że to się czyta Kołbek. Nie będę, nie pamiętam, ale... Wiemy o kogo chodzi. Negi Martins, e, Batshuayi on nas, który strzela mnóstwo bramek dla The Blues. A tutaj w tym meczu nie strzela nikt. Na razie. I to jest pierwszy bezbrankowy remis w moim wykonaniu. E, jaki pamiętam. Okej. Okay. Okej, okay, naprawdę nie przypominam sobie innego remisu. Słuchajcie, no a my teraz przechodzimy do ostatniego meczu w tym Przechodzimy do ostatniego meczu w tym sezonie, znaczy w tym odcinku mega dużo dostaliśmy informacji i te informacje najważniejsze, czyli dostajemy informacje nawet Abrahama i E, Kongolo, żebyśmy mogli że, na temat wypożyczenia tych zawodników no zobaczymy, zostawi, zobaczymy, zastanowię się e, nad tym wszystkim myślę, że wypożyczę Alexa Oxlade'a Chamberlaina, ale to zrobimy w kolejnym odcinku w tym, gramy ostatni mecz gramy mecz z Manchesterem United, z wielkim Manchesterem United który no, umówmy się, tak wielki nie jest w tej karierze no ale nadal, to jest wielka renoma klubu e, Bezur wskoczy do jedenastki w tym meczu a ja widzę, że Andre pali się do gry, a Silva ostatnio nie strzela, więc wymieńmy sobie to w ten sposób. E, przerzucimy Marsjala na prawą stronę, co może być zaskoczeniem dla naszych rywali. E, powróci oczywiście do, naszej, do naszego składu Laporte. No i dobra. Jesteśmy gotowi na ten mecz. Miejmy nadzieję, że. E... weźmy miejmy nadzieję, że uda nam się wygrać z Manchesterem United na zakończenie tego odcinka zobaczmy czym dysponują Czerwone Diabły Harry Kane, Depaj. Depay przypominam król strzelców obecnie, znaczy lider kr tabeli króla strzelców Lingard, e, Fosumensa, e, Christoforo, e, Riley, Bailey, Bastos, Canseo i De Gea Jeden do jednego jak na razie. Andrzej z bramką, Mrozowicz z bramką. Liczę na to, że uda nam się tutaj jednak wygrać. No, Hurricane nie wygry Nie... Yy, no strzałem gola, nie wygrywamy. I to jest drobny problem z tego powodu. Z tego powodu, że w dwa mecze straciliśmy punktów 5. Nasza przewaga stanowczo stopniała i wice Wicelider teraz dyszy nam. Eee, znaczy, no, 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 co ja chciałem powiedzieć? Depcze nam po piętach już powiem, co prawda, są, jest 6 punktów, ale dwie straty punktów z rzędu nie są czymś fajnym, słuchajcie. Na sam koniec tego odcinka, mam nadzieję, że poprawi mi się humor po treningach zawo naszych zawodników. Tak się dzieje, bo nasz em, młody szkod rozwija się coraz lepiej. Jak się rozwinie, jakie będą jego losy, jakie będą losy kanonierów, zobaczycie w kolejnych odcinkach oraz to. Czy moje wielkie. Marzenie, żeby zakończyć tą karierę w jednym z dwóch wielkich klubów hiszpańskich się spełni. Zobaczymy. Na, na razie bardzo serdecznie Wam dziękuję. To był Koza kanał, Koza Sport. Na razie piona!